To jest program meteorologiczny, to jest program polityczny. Trwa zamieszanie wokół szczepionki AstraZeneca. Europejska Agencja Leków podjęła stanowisko dotyczące preparatu, którego używanie zawiesiło na kilka dni w zeszłym tygodniu kilka europejskich państw, w tym Niemcy. Ze stanowiska EMY, które poznaliśmy w zeszłym tygodniu, wynika jasno, że szczepionka jest skuteczna, powinna być używana oraz że jej stosowanie znacząco zmniejsza ryzyko związane z COVID-19. Ta szczepionka jest bezpieczna i skuteczna w zapobieganiu COVID-19, a korzyści są nadal znacznie większe niż ryzyko jej stosowania. Komitet zwraca uwagę, że liczba zdarzeń zatorowo-zakrzepowych zgłoszonych po szczepieniu jest niższa niż średnia w populacji ogólnej. Tym samym europejska instytucja podjęła decyzję sprzeczną ze stanowiskiem, jakie najwyraźniej starało się wymusić kilka europejskich państw, które wskazywały na pytania związane z działaniem tych szczepionek. Ponad 12 państw, głównie europejskich, zawiesiło stosowanie szczepionki przeciwko COVID-19 firmy AstraZeneca. Powodem był strach, że mogła ona wywołać u niektórych pacjentów zakrzepicę. We wtorek zdecydowały się na to Szwecja i Litwa, idąc w ślady Niemiec, Włoch, Francji, Hiszpanii, Danii, Norwegii, Holandii i innych. Ostatecznie po stanowisku piątkowym EMY ta decyzja została zmieniona i większość tych państw odwiesiła stosowanie AstraZeneca, tej szczepionki. Ta sprawa tej konkretnej szczepionki wygląda bardzo interesująco. Z jednej strony mamy bowiem jednoznaczne wypowiedzi ekspertów od wirusologii, lekarzy, ludzi zajmujących się epidemiami. Oni wskazują jasno, że szczepionka jest bezpieczna. Decyzje Francji, Niemiec i innych krajów są zadziwiające. Dane pokazują, że liczba niekorzystnych odczynów związanych z powstawaniem zakrzepów jest taka sama, a nawet niższa w populacjach zaszczepionych co w niezaszczepionych. Zatrzymywanie szczepień w trakcie pandemii ma konsekwencje. Skutkuje opóźnieniom w ochronie ludzi i wzrostu niechęci do szczepienia. Ludzie widzą nagłówki i, co zrozumiałe, niepokoją się. Nie ma jak dotąd śladu uzasadnienia dla takich decyzji. Oznacza to, że naukowcy nie są w stanie wykazać jakiegokolwiek związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy opisanymi przykładami zakrzepicy. Jest ich 36, przynajmniej w zeszłym tygodniu było 36 na wiele milionów, kilkanaście, na pewno ponad 20 milionów zaszczepionych osób, a dodatkowo zwracają uwagę na samo ryzyko wystąpienia dokładnie tych samych problemów medycznych u osób chorujących na COVID jest to kilka rzędów wielkości wyższe niż w wypadku osób, które na tę chorobę nie zapadły. Zwracają również eksperci uwagę, o tym słyszeliśmy, że liczba takich przypadków wśród populacji zaszczepionej i niezaszczepionej jest taka sama albo prawie taka sama. Wskazują również, że szczepionka AstraZeneca jest również główną przyczyną, dla której Wielka Brytania jest bliska wyjścia z wielomiesięcznego lockdownu. Duża część społeczeństwa Wielkiej Brytanii zaszczepiła się właśnie tym produktem. Widać to w szybkim spadku tempa rozwoju epidemii w tym kraju. Warto dlatego zwrócić uwagę na jeszcze jeden głos płynący od brytyjskich specjalistów z tej dziedziny. Biorąc pod uwagę, że wiele krajów Europy doświadcza obecnie trzeciej fali zakażeń SARS-CoV-2 i jednocześnie ma opóźnienia w podawaniu preparatu, istotnym jest, by kontynuować szczepienia. Szkoda wywołana odebraniem ludziom dostępu do szczepień będzie prawdopodobnie znacznie przewyższać nawet najbardziej pesymistyczny scenariusz, gdyby wykazano związek szczepień z występowaniem zakrzepicy. Gdyby. Tymczasem po przeciwnej stronie padały argumenty podawane przez polityków i urzędników państw Unii Europejskiej i to tych państw w większości pozostających w ostrym sporze z Wielką Brytanią. Ten spór ma źródło w brutalnym i ostrym Brexicie, jaki ziścił się całkiem niedawno. Jako pierwszy krytycznie na temat brytyjsko-szwedzkiej szczepionki wypowiadał się prezydent Francji Emmanuel Macron. Prawdziwym problemem w szczepionkach AstraZeneca jest to, że nie działają tak, jak się spodziewaliśmy. Wszystko wskazuje na to, że jest nieskuteczna w przypadku osób powyżej 65 roku życia. Niektórzy twierdzą, że 60 lub starszych. Ursula von der Leyen z kolei wprost mówiła o planach dotyczących ograniczenia eksportu i o tym, że państwa Unii Europejskiej w celu ochrony swoich interesów zapowiadają stosowanie wszelkich narzędzi. Chcemy widzieć wzajemność i proporcjonalność w eksporcie i jesteśmy gotowi użyć dowolnego narzędzia, którego potrzebujemy, aby to zapewnić.
No właśnie, dowolne narzędzia i o dowolnych narzędziach mówią politycy. Oto wypowiedź niemieckiego ministra zdrowia. To ta wypowiedź, która wywołała kilkudniowe zawieszenie stosowania szwedzko-brytyjskiej szczepionki AstraZeneca. Zawieszenie przez niemiecki rząd szczepień preparatem AstraZeneca to środek zapobiegawczy w związku z nowymi przypadkami występowania zakrzepicy zatok żylnych mózgu w związku z zaszczepieniem. Jednak jednocześnie ze strony niemieckich polityków padają dużo dalej idące deklaracje wskazujące, że niemiecka partia rządząca w sprawie walki z epidemią chce szukać wsparcia Władimira Putina i że do tej sprawy, do tej szczepionki pochodzącej z Rosji pochodzi dużo bardziej otwarcie niż do brytyjsko-szwedzkiej AstraZeneca, co jednoznacznie pokazuje, że sprawa szczepionki jest również elementem ponadeuropejskiej gry dyplomatycznej. Raczej geopolitycznie. Oto wypowiedź premiera Saksonii rządzącej w Niemczech partii CDU Michaela Kretschmera. Szczepionka Sputnik 5 powinna zostać zatwierdzona. Rosyjska nauka jest wspaniała i nie mam najmniejszej wątpliwości, że jest zdolna wyprodukować potężną szczepionkę. W ślad za niemieckimi deklaracjami politycznymi płyną nie tylko deklaracje europejskich państw, które chcą zakupić rosyjską szczepionkę, ale słyszymy też o planach produkowania jej wewnątrz Unii Europejskiej, tak aby stała się szczepionką unijną, a nie rosyjską, pisała o tym m.in. agencja Reuters. Jeden z unijnych urzędników odpowiedzialnych za negocjacje z producentami szczepionek w imieniu wspólnoty powiedział, że rządy rozważają rozpoczęcie rozmów z producentami szczepionki Sputnik 5. Rozpoczęcie procesu wymagałoby zgody 4 państw. Węgry i Słowacja już kupiły rosyjski preparat, a Czechy są tym zainteresowane. Z kolei Włochy biorą pod uwagę użycie największego bioreaktora w kraju, w Reitera, koło Rzymu, do produkcji preparatu Sputnik 5. Media spekulowały również o produkcji tego preparatu w Niemczech, a także w Hiszpanii. Mamy także całą masę innych wypowiedzi świadczących o poważnych kwestiach politycznych z tym związanych. Między innymi agencja Bloomberg w wczorajszej depeszy zwraca uwagę na to, że część szczepionek Pfizera produkowana jest w Wielkiej Brytanii i eksportowana do Europy, bo niemiecka firma jest producentem jednego z komponentów, ale żeby móc produkować tę szczepionkę, musi ona odbierać przesyłki z Wielkiej Brytanii. Po przeciwnej stronie mamy sytuację odwrotną. Unia Europejska i na terenie Unii Europejskiej produkowane są komponenty do szczepionki AstraZeneca, produkowanej między innymi w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania ma również problemy z produkcją i z dostarczaniem tej właśnie szczepionki AstraZeneca ze względu na problemy, które są w produkcji komponentów do niej z kolei w Indiach. Wygląda na to, że cała ta sprawa jest bardzo mocno skomplikowana i państwa nawzajem chcą w tych sprawach się szantażować i blokować. Unia Europejska zapowiada ograniczenia eksportu tych komponentów potrzebnych do produkcji AstraZeneca, dopóki AstraZeneca nie dostarczy tego, co miała dostarczyć do Unii Europejskiej. Wielka Brytania się na to nie zgadza. Oczywiście te wypowiedzi nie pozostają bez echa w samej Wielkiej Brytanii. W niej minister spraw zagranicznych zwraca uwagę na istniejące porozumienia oraz na to, że kwestie dotyczące bezpieczeństwa obywateli powinny być jednak rozpatrywane wewnątrz wspólnoty państw demokratycznych. Wszyscy się o to spieraliśmy i spodziewamy się, że zapewnienia i zobowiązania co do dostaw zostaną dotrzymane. Jestem zaskoczony, że rozmawiamy o zagraniach, które Unia wraz z Wielką Brytanią zazwyczaj potępia, kiedy stosują je mniej demokratyczne kraje. Tutaj mamy oczywisty przytyk do Chińczyków i Rosjan, którzy również w tej szczepionkowej grze się włączają. Oczywiście brytyjski minister występuje w obronie brytyjskiej firmy, ale zwraca uwagę na być może kluczową, fundamentalną rzecz w całej dyskusji na temat szczepionek. Szybkie pokonanie pandemii jest przede wszystkim kwestią o znaczeniu zdrowotnym dla setek milionów obywateli państw Unii i szerzej całego świata. Po kilku miesiącach szczepień wiemy, że szczepionka właśnie jest skutecznym narzędziem powstrzymywania rozwoju epidemii. Pokazują to przykłady zarówno z Wielkiej Brytanii, jak i Izraela. Ale wynika z tego bardzo istotna okoliczność o charakterze czysto politycznym. Te państwa, które będą w stanie najszybciej wyjść z kryzysu zdrowotnego, zyskają na tym finansowo i politycznie. Z drugiej strony, te, w których szczepienia nie będą przebiegać płynnie, będą traciły swoją pozycję, a także z całą pewnością targane będą wewnętrznymi sporami wynikającymi z niezadowolenia społecznego. Oznacza to, że ten, kto będzie posiadał i kontrolował tempo dostaw szczepionek, ich jakość, skład, sposób dystrybucji,
uzyska ogromny środek nacisku na państwa i społeczeństwa, które tego procesu nie kontrolują. A to oznacza, że sama szczepionka i technologia jej wytwarzania, dystrybucji staje się ogromnym narzędziem politycznego nacisku. Dokładnie na tej samej zasadzie, na jakiej dostawy źródeł energii, na przykład gazu, ropy, stanowią narzędzie politycznego wpływu w dzisiejszym świecie. Takie doświadczenia ma już Europa. Uzależniła się od rosyjskiego gazu i jest na najlepszej drodze do uzależnienia się od niemiecko-rosyjskiego tandemu w tej sprawie. Nord Stream 2 i niemieckie plany dystrybucji pochodzącego z niego gazu w całej Europie. W tym sensie dla państw Unii kluczowe jest posiadanie zdywersyfikowanych źródeł szczepionki oraz niedopuszczenie do sytuacji, żeby quasi-totalitarne reżimy, takie jak reżim Władimira Putina czy komunistyczne Chiny, miały w ręku narzędzia dyplomatycznego szantażu, które mogłyby stosować względem społeczeństw obywateli państw Unii. Już dziś polityczne rozgrywki wokół AstraZeneca przynoszą skutki, takie jak na przykład okładka niemieckiego Faktu wychodzącego w Polsce. Przypomnijmy. Publikacje w mediach, stanowisko polityków z Niemiec i to, co politycznie z tego wynika, wywołuje zmniejszenie zaufania do skuteczności szczepionki, co skutkuje zmniejszającą się liczbą osób zgłaszających się do szczepienia. Mówi o tym minister Dworczyk. W Polsce też obawa przed przyjmowaniem szczepionki AstraZeneca pojawiła się. Staramy się tłumaczyć i racjonalnie podchodzimy do zaistniałej sytuacji, ale bez wątpienia mamy przede wszystkim w Unii Europejskiej do czynienia z pewną paniką i działaniami, które nie są oparte na faktach, nie są oparte na rekomendacjach lekarzy i naukowców. Stanowisko Europejskiej Agencji Leków przecina te spekulacje, pokazuje jasno, że środek jest skuteczny, a niemiecko-rosyjska gra ma jedynie stanowić kolejne narzędzie zwiększania dominacji nad polityczną przestrzenią, jaką jest Unia Europejska. Medialny nacisk niemieckich mediów, również tych wydawanych w języku polskim, ma na celu podważenie zaufania do szczepionki AstraZeneca, bo teraz, bo bez Polski, bardzo trudno byłoby usunąć ją z europejskiego rynku. I między innymi o tym będziemy rozmawiać w moim programie. Michał Rachoń. Jedziemy.